Hanna Gujwan dla portalu Fight Sport. Haniu, gratulacje za zwycięstwo w dość bardzo ciekawej walce, bardzo dynamicznej. Jesteś zadowolona? Szczerze mówiąc, to nie do końca, bo mogłam o wiele lepiej zawalczyć, o wiele lepiej zrobić więcej technik, ale udało się, wygrałam. Poza tym mam za tydzień następną walkę, to tak na spokojnie chciałam, ale udało się, cieszę się, że mam złoto. Dopytam Cię od razu, to walka zawodowa czy walka amatorska? Walka zawodowa, za tydzień mam zawodową walkę. Gdzie? Mam w Gdańsku, gala WBT, z Żanetą Cieślą, utytułowaną zawodniczką. A, z Żanetą Cieślą, tak? Tak. Słuchaj, naprawdę podobały mi się tutaj przede wszystkim Twoja pewność siebie, tak, zaciętość, no i dobre umiejętności bokserskie. To trochę nietypowe dla Muay Thai. Boks też ćwiczyłam troszeczkę, żeby sobie ulepszyć techniki bokserskie, ale zawsze to można połączyć i trochę boksu, trochę tajskiego, wiadomo, można innych sztuk walki. Jesteś już, powiedzmy, taką rozpoznawalną troszeczkę zawodniczką, jeśli chodzi o polskie Muay Thai. Myślisz o startach międzynarodowych? Tak, chciałabym. Już startowałam troszeczkę dalej. Startowałam w Chorwacji, byłam na Pucharze Świata i w Czechach na Mistrzostwach Świata. To troszeczkę już pojeździłam. Mam nadzieję, że dalej będę jeździć, jak będzie taka możliwość. Powiedz mi, co w takiej drobnej kobiecie jak ty, co to powoduje, że ty wychodzisz do ringu i walczysz? Bardzo mi się to podoba. Mi się wydaje, że człowiek, jeżeli lubi to, co robi, to może robić wszystko. Ja wybrałam akurat sztuki walki i bardzo się z tego cieszę. A swoją rywalką dzisiaj walczyło ci się łatwo czy ciężko? Powiem tak, że jest taka zawodniczka zacięta, widać, że chce wygrać, ale powiem wam, że to jest taka dosyć dobra była walka, bo troszeczkę się nie spodziewałam, nie mogłam się dostosować na początku, ale było ok. W tych zawodowych walkach co najbardziej ci pasuje? Muay Thai, K1? Chyba najbardziej K1, bo to, ja jestem niska i często mam dziewczyny wyższe, to trzeba bardzo uważać na te łokcie. No myślę, że K1 to jest takie najlepsze dla mnie. Ale patrząc dzisiaj, chyba nic ci się nie stało. Praktycznie wyglądało to groźnie, bo żeście mocno uderzały i ty, i ona, ale nikomu nic się nie stało przecież. No dobrze, że mamy taką wagę, taką najniższą, można powiedzieć, dlatego te ciosy jednak nie są aż takie mocne, żeby zrobić jakieś takie większe kontuzje. Dlatego zazwyczaj są walki takie może lekkie siniaki, obicia, ale nic poważniejszego. Haniu, jeszcze raz gratuluję ci zwycięstwa. To była Hanna Gujwan dla portalu Fight Sport. Naprawdę mała kobietka, ale z wielkim sercem do walki. To dzisiaj oglądaliśmy i gratuluję jeszcze raz zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.